Dieta dr Budwik. Dr Joanna Budwik była niemiecką naukową pionierką badań nad kwasami omega-3 i olejem lnianym. Dr Budwik opracowała dietę, która ma za zadanie dostarczyć organizmowi chorego zwiększoną ilość kwasów omega-3 w postaci oleju lnianego i antyoksydantów. Stosując dietę, dr Budwik leczyła pacjentów z chorobami nowotworowymi, stwardnieniem rozsianym i przewlekłymi stanami zapalnymi w swojej własnej klinice z pozytywnym skutkiem. Składniki pasty dla jednej osoby na jeden dzień. 6 do 8 łyżek stołowych oleju lnianego w przypadkach ciężkich, a w łagodniejszych przypadkach 5 lub 4 łyżki stołowe. Do oleju należy dodać 120 g chudego twarogu lub sera koziego. Może być także tofu o jak najniższej zawartości tłuszczu na 8 łyżek oleju. W przypadku mniejszej ilości oleju, ilość twarogu należy odpowiednio zmniejszyć. Aby uzyskać pożądaną konsystencję pasty, można dodać kilka łyżek jogurtu naturalnego, maślanki lub kefiru o jak najniższej zawartości tłuszczu, najlepiej 0%. Im więcej jogurtu zostanie dodane, tym pasta będzie bardziej płynna. W przypadku braku jogurtu, można użyć 1 do 2 łyżek chłodnej wody. Aby przygotować pastę, należy zmiksować składniki blenderem. Mikserem z nożami lub mikserem z dzbankiem przez około 3 do 5 minut, aż uzyska się jednolitą i nierozwarstwiającą się masę. Ważne, aby nie używać ubijaka do piany ani mieszadła do ciasta. Konsystencja pasty powinna przypominać majonez lub płynny krem, w zależności od ilości dodanego jogurtu. Czas miksowania zależy od mocy urządzenia AGD. Gotową pastę można przyprawiać według własnych upodobań, na przykład dodając sól, przyprawy, zioła, czosnek, warzywa lub owoce. Olej lniany można miksować z jogurtem, kefirem, maślanką, sokiem z cytryny i wodą, aby stworzyć koktajl. Past nie należy gotować ani zapiekać. Olej lniany zimno tłoczony nie powinien być używany do smażenia, gdyż pod wpływem wysokiej temperatury bardzo szybko utlenia się.